Hello, how are you? Film, który chcemy Państwu pokazać, a w zasadzie przypomnieć, to klasyk dziesiątej muzy, można powiedzieć taka perełka niezależnej kinematografii amerykańskiej, a mowa oczywiście o filmie Jima Jarmusza zatytułowanym Noc na Ziemi. Ci z Państwa, którzy znają twórczość tego reżysera, no, doskonale wiedzą, czego można się spodziewać. Jim Jarmusz zabłysnął na tym firmamencie gwiazd niezależnej kinematografii amerykańskiej, czy w ogóle niezależnej kinematografii światowej, na początku lat 80. No, przedarł się w zasadzie przebojem do mainstreamu, ale nawet jeżeli realizuje obecnie filmy w Hollywood, to oczywiście tylko i wyłącznie na własnych zasadach. Ma taką niezagrożoną pozycję człowieka, który robi w kinie to, co chce i to, na co ma ochotę, i realizuje tylko i wyłącznie własne projekty artystyczne. A film, na który zapraszamy, to bardzo fajna, segmentowa opowiastka składająca się z 6 fabularnych opowiadań, których akcja rozgrywa się w pięknych metropoliach, w Los Angeles, Helsinkach, w Rzymie i kilku innych stolicach świata. Obsypana została oczywiście nagrodami, występuje w niej cała plejada gwiazd współczesnego kina, nie tylko amerykańskiego, ale w jednej z etiud zobaczymy również Roberto Beniniego, znakomitego komika włoskiego. I wszystko zostało pomyślane jako taki komediodramat, który w bardzo ciepły, ale też nieco sarkastyczny sposób wypowiada się na temat ludzkiej kondycji, na temat tego, jacy po prostu jesteśmy. Ci z Państwa, którzy lubią amerykańskie kino niezależne, bo wiedzą, że jest ono zupełnie innym produktem, aniżeli te wszystkie wielkie produkcje fabryki snów, no, których czasami mamy po przysłowiowy korek, no, na pewno będą zadowoleni z naszej propozycji. Zresztą my będziemy chcieli w tym roku i w przyszłym od czasu do czasu przypominać klasykę współczesnej kinematografii, a więc te filmy, które no, powinny zajmować należną sobie i własnym wartością artystyczną pozycję w naszej pamięci filmowej. Zaczynamy od Jima Jarmusza, ale mogę Państwa zapewnić, że będziemy dzięki no, takim bardzo sympatycznym kontaktom na przykład z Czeskim Centrum Kultury w Warszawie, będziemy również przypominali Państwu kinematografię czeską, klasykę, tą nowofalową, wczesne filmy Milosza Formana, Wery Hitilowej czy Jerzego Menzla, a są to klasyki dziesiątej muzy, którą coraz rzadziej możemy zobaczyć nawet na ekranach TVP Kultura, a więc w stacji, która powinna tego rodzaju produkcję filmową mimo wszystko hołubić. Serdecznie Państwa zapraszam. Jim Jarmusz, Noc na Ziemi, środa, godzina 18:30.